Witamy Państwa w wyjątkowej przestrzeni artystycznej Galerii Sztuki Oranżeria, znajdującej się w prawdziwej oranżerii w zespole parkowo-pałacowym w Pałacu w Jabłonnie. To tutaj organizujemy wystawy, rzeźby, grafiki, malarstwa wybitnych polskich artystów. Od lat niezmiennie dyrektorem artystycznym naszych wystaw jest profesor Stanisław Wieczorek. Aktualnie prezentujemy wystawę wybitnej polskiej ilustratorki Katarzyny Stanny, która potrwa do 15 stycznia 2021 roku. Zapraszamy. Katarzyna Stanny jest absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych. Pracuje na tejże uczelni na Wydziale Sztuki Mediów i tam pełni bardzo ciekawe i bardzo odpowiedzialne i funkcje, i zadania. Trudno wybrać ulubioną pracę z tej kolekcji 30 projektów, plakatów i okładek, natomiast taką, która chyba musiała spełnić wiele aspektów projektowych, jest projekt dla Roku Prusa, który odbywał się w 2012 roku. Jest to stosunkowo prosta forma nawiązująca do XIX-wiecznej wycinanki, która została użyta zarówno na plakacie, jak również funkcjonowała jako logotyp, także musiała spełnić wiele form koniecznych dla tego typu grafiki użytkowej. Widzę też wpływy tam, gdzie korzysta z fotografii, od Sławka Szajbo. Pani Katarzyna potrafiła jakby znaleźć w twórczości profesora Szajbo takie bardzo istotne cechy komunikatywne z publicznością. Do projektowania częściowo używam fotografii jako głównego narzędzia, natomiast często też są to skany z ręcznych różnych moich, że tak powiem, wycinanek czy rysunków. Jako asystentka wieloletnia profesora Rosława Szajbo fotografia jest mi bliskim narzędziem, który służy mi jako po prostu technologia przy projektowaniu plakatów i okładek. To, co jest mi bliskie w tych projektach, które dotyczą zarówno projektów okładek książkowych, jak i plakatów, to ukończona na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pracownia plakatu profesora Mieczysława Wasilewskiego, który nauczył mnie myślenia i też wielka moja pasja związana z Polską Szkołą Plakatu, która wydaje mi się, że poprzez swoją myśl i wielki sukces, jaki odnosiła w latach 60., 70. na arenie międzynarodowej, dzięki oczywiście nie tylko profesorowi Henrykowi Tomaszewskiemu, ale całej grupie polskich plakacistów, no, przetrwała gdzieś przynajmniej częściowo w myśleniu również mojego pokolenia. Wydaje mi się, że dobrze by było, żeby to myślenie jednak pozostało, bo to, co jest kluczowe i to, co powinno być ważne w projektowaniu, to jest przede wszystkim pomysł. Technologia oczywiście też, ale bez myślenia myślę, że każdy projekt byłby mniej wartościowy. No to widać po tych plakatach trzy rzeczy. Pierwsze to jest to, że ma wyobraźnię. Niezależnie jaki by temat nie podjęła, to stara się ten temat rozwiązać po swojemu i z takim swoim smaczkiem. Drugie to jest rzemiosło. I trzecie, co jest najważniejsze, to jest taka narracja kontynuowania polskiej kultury plastycznej. Wystawa plakaty i okładki, czyli projekty dla Polskiej Akademii Nauk, prezentowana w Galerii Sztuki Współczesnej Oranżeria, zawiera realizacje z ostatnich 10 lat. Projekty były prezentowane w Galerii Projekty, powstały dla współpracujących również z Polską Akademią Nauk, takich instytucji jak Instytut Badań Literackich, a także inne działające z Polską Akademią Nauk instytucje. Na wystawie są również projekty jako uzupełnienie tej ekspozycji dla takich instytucji jak Stowarzyszenie Autorów ZAIX, a także Uniwersytet w Białymstoku i inne instytucje kultury i nauki, które współpracują z Panem. Życząc Państwu wesołych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia, chciałabym zaprosić na nasze wystawy w przyszłym roku, które również będziemy tutaj organizować.